Poświęcenia naszego Kościoła. Przypominamy sobie, jak co roku, w ostatnią niedzielę października, kościoły, które nie znają dokładnej, precyzyjnej daty swego poświęcenia, obchodzą tę rocznicę wspólnie w dniu dzisiejszym. Kierujemy do Pana Boga modlitwę wdzięczności za to miejsce, w którym On sam w szczególny sposób jest obecny, wysłuchuje nas i obdarza sakramentalnymi darami, z najważniejszymi z nich chrztem i Eucharystią na czele. Niech mury naszej świątyni przesiąknięte modlitwą nastrajają nas do oddania chwały Panu Bogu. Na początku mszy świętej, która ofiarowana jest z intencji Pani Sabiny Udzińskiej za zbawienie świętej pamięci Magdaleny Jana Lisowskich, Moniki Edwarda, Aldony, Danuty i wszystkich zmarłych z rodziny Lisowskich, a także jest transmitowana przez posługę Pana Jerzego Edmana przez sponsorik firmy Tadmar Państwa Marii Tadeusza Piedrowiczu. Więc na początku tej mszy świętej wyznajmy nasze winy i prośmy o przebaczenie grzechów. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, Chryste, zmiłuj się nad nami.
nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała, wielka chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże Baranku, Boży Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Amen, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego Kościoła. Wysłuchaj prośby swojego ludu i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Król Salomon stanął przed ołtarzem wobec całego zgromadzenia i wyciągnąwszy ręce do nieba rzekł: O Panie Boże, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Boże mój Panie, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię, tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz. Oto Słowo Boże. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Jak miła, dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta. Przy ołtarzach Twoich, Panie zastępów, Królu mój i Boże. Jak miła Panie, świątynia Twoja. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wielbiąc. Spójrz, Boże, tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twego pomazańca. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Doprawdy dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż inny w tysiące. Wolę stać w progu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian, bracia. Jesteście Bożą budowlą, według danej mi łaski Bożej, jako roztropniczy budowniczy Boży fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Ty jesteś Piotr, powaj na tej owoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Cezarei Filipowej pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to rzekł mu Jezus, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opłakaj na tej opłoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Myślę, że najstosowniejszym słowem będzie słowo sentyment. Znacie pewnie, któż nie znamy tego uczucia. Człowiek jest istotą terytorialną, przywiązuje się do miejsca, w którym żyje, mieszka, pracuje. A w sposób szczególny pewnie przywiązuje się do swojej świątyni. Tak przynajmniej powinno być. Taki jest i powinien być naturalny odruch naszego serca. Tu przecież sprawuje się sakramenty przez te z górą 31 lat, kiedy ja tutaj posługuję. Ileż było sprawowanych chrztów, ileż dzieci przyjęło pierwszą komunię świętą, ileż wierzbowanych. I czasem jest mi tak naprawdę głęboko przykro, jak
zwłaszcza młodzież, udaje, że mnie nie widzi albo nie zna. A to nie jest kwestia okulisty, to niestety jest kompletny brak dobrego wychowania i szacunku. Ile osób tutaj żegnaliśmy, ile osób zawierało sakrament małżeństwa. A przecież nie zliczymy mszy świętych, nie zliczymy intencji, spraw i modlitwy, która tutaj płynęła. Rzeczywiście i ta świątynia, i każda inna, jej mury dosłownie przesiąknięte są modlitwą. Tego się nie da ogarnąć, ale jest to naprawdę ogrom modlitwy i szmat ludzkich spraw i dziejów. Więc jakże nie mieć sentymentu do takiego miejsca. W moim życiu, jak wiecie, ponieważ z natury rzeczy, jak każdy kapłan, przemieszczałem się, chociaż ja akurat niewiele. Bo jeżeli jakiś kapłan, a tak najczęściej bywa, pracował na 3, 4, 5 parafiach, no to ta liczba kościołów, z którymi jest związany, wzrasta. W moim przypadku właściwie tylko, przynajmniej gdy chodzi o posługę pracy kapłańską, to tylko Chojnicka Bazylika i Jerzychowice z Moszczenicą, rzecz jasna, jednak wcześniej, w czasach dzieciństwa i młodości, 2 kościoły wiejskie w miejscowościach Chryńsk i Zieleń koło Wąbrzeźna i oczywiście toruńska parafialna świątynia świętego Józefa na Bielanach. To są te miejsca, te świątynie, do których odczuwam szczególny sentyment. No oczywiście nade wszystko ta świątynia, także i kościół Moszczenicy. I razem z wami chcę dzisiaj dziękować Panu Bogu za te miejsca, za te świątynie, ale też dziękować za waszą troskę i wasze staranie. Na nami spoczywa obowiązek zarządzania jedną i drugą naszą świątynią. To oczywiste, ale przecież to nade wszystko wasza zasługa, wasze ofiary, wasze zaangażowanie, wasza pomoc. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić, raczej przeciwnie, zważywszy na to, że jest nas niewielu, parafia niewielka, to co przez te lata udało się wykonać w aspekcie materialnym na pewno jest powodem do radości, nawet swego rodzaju dumy i wdzięczności Panu Bogu i sobie nawzajem. Więc bardzo za to wszystko, to nawet jest trudne do ogarnięcia. Ja bym musiał chyba sobie spisać dokładnie po kolei, wszystko usiąść, bo z pamięci nie potrafiłbym wyliczyć tego wszystkiego, co się przez te lata dokonało. Jest tego naprawdę bardzo wiele. Dziękuję także wszystkim współpracownikom i z tych z dawnych lat noszę w sercu i wdzięcznej pamięci pana Władysława Tobolskiego, jego żonę Jadwigę. Ale oczywiście to tylko taki przykład, oni byli na początku. Wiele, wiele innych osób, aż po dzień dzisiejszy. Oczywiście, jak to zwykle bywa, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, a u nas raczej jest gorzej niż lepiej. Brakuje mi naprawdę jakichś takich współpracowników, szerszej pomocy. Brakuje ministrantów, nie mamy pana kościelnego. Już o organiście to nie wspomnę, bo to raczej mało realne, ale pan kościelny jak najbardziej. I nie chcę się oczywiście, broń Boże, użalać, ale bo na razie, to trzeba też mieć na uwadze, na razie nie jest mi za ciężko. Ale to się też będzie zmieniać.
Natomiast, jak mówiłem już wielokrotnie, ja nie jestem w stanie być jednocześnie w dwóch albo trzech miejscach. To takich geniuszy to nie ma i nikt nie jest w stanie tego dokonać, a czasem są takie sytuacje, że tej pomocy potrzebuje. Więc nie chcę być złośliwy, ale u nas tak do krytykowania to wszyscy są. Zaraz księdzu coś tam wytną, a to, a tamto, a się. Ale jak trzeba coś pomóc, to istne posłowie, od razu wszyscy może nie, ale większość znakomita gdzieś tam ginie. To oczywiście tak, to oczywiście być nie powinno, rzecz jasna, ja tym bardziej jestem wdzięczny tym, na których mogę liczyć, ale to jest niestety dosłownie garstka. Moi kochani, szerzej trochę widząc jeszcze w aspekcie parafialnym, bo ostatecznie Kościół to jest serce parafii i czasami nawet i utożsamiany z parafią. No, sami widzicie, że proces laicyzacji niestety postępuje. To, że jest nas mało w Kościele, ja nie mówię o dzisiaj, ale tak w ogóle, w normalnym czasie, to niestety jest smutny widok i rzeczywistość tego czasu. Oczywiście powodów jest pewnie wiele, ale jest to fakt. Jest to fakt, który dotyka też i naszych bliskich. Nie ma co oddawać i ukrywać, że tak nie jest, bo tak jest. Naszych sąsiadów, naszych przyjaciół. I niestety to powoduje, że no, jest coraz trudniej pracować i coraz trudniej także i no, dbać o tę świątynię i w ogóle wszystko, co stanowi bazę materialną parafii. W tej chwili oczywiście dochodzi ciągle sytuacja epidemii. Jak wczoraj na pogrzebie świętej pamięci czcigodnego pana Konrada Narlocha przywołałem na pamięć postać dr Wandy Błońskiej. Zapamiętajcie, bo warto sobie w internecie popatrzeć. Błońska, B-E-U na początku. Doktor Wanda Błońska, rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, żyła 103 lata. Z tego, jeżeli dobrze pamiętam, 52 lata na misjach w Ugandzie, gdzie zajmowała się trędowatymi. I nieraz sama już była przekonana, że jest zarażona. A nie żyła. Mimo, że miała bezpośredni kontakt z chorymi, i nie używała, sam to słyszałem w telewizji, wypowiedź, nie używała rękawiczek, żeby ci chorzy nie czuli się no, jakoś tak depresjonowani, żeby nie czuli się źle. Broń Boże, nie lekceważmy obostrzeń czy zasad sanitarnych, ale ja będę się upierał i ciągle będę mówił stanowczo, jest za mało modlitwy i zaufania Panu Bogu. Kiedyśmy tu odmawiali, pamiętacie, nie pamiętacie, bo was nie było. Różaniec przez dłuższy czas, w tej pierwszej fazie, to przychodziło wieczorem 5-6 osób. Teraz pewnie by też więcej nie przyszło. A więc, kochani moi, nie daj Boże, ale może być tak, że ani maseczki, ani odległości, ani dezynfekcje, ani nie wiadomo co jeszcze nam nie pomogą, zostanie tylko modlitwa. Oby tak nie było. Oby tak nie było, ale tej modlitwy uważam, że jest mało, stanowczo za mało, że chowamy się w domach i myślimy, że to nam sprawę załatwi. Niekoniecznie. Zresztą, patrząc jeszcze inaczej, musi nastąpić jakieś przesilenie, bo jeżeli wszyscy pozamykamy, to za chwilę cała gospodarka i państwo i wszystko po prostu no, przestanie działać. Nie będzie prądu, nie będzie wody, no, bo nikt nie będzie pracował, wszyscy będą siedzieć w domach, no to jest nierealne, kochani, to musi działać i to musi nastąpić jakieś przesilenie, bo inaczej się po prostu nie da. Dlatego uważam, że brakuje po prostu modlitwy, stanowczo za mało. Jest
właśnie modlitwy. I o to apeluję, patrząc, jak jest nas, no, niewielu oczywiście. Ja to rozumiem, chociaż mam swoje nieco odmienne zdanie odnośnie nieobecności wielu z nas, ale to zostawmy już spokojnie. Więc patrząc szerzej, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że no, istnieje taka realna opcja, jeżeli się sytuacja nie zmieni, że nasze parafie będą łączone, tak myślę, że to będzie chyba najsensowniejsze wyjście. Brakuje nowych powołań. Ksiądz biskup byłem we wtorek na bierzmowaniu w Dąbrówce, tutaj za Sławęcinem, mówił, że 9 nowych kleryków, no ale to jest pierwszy rok, to jest początek. Ilu z nich dojdzie do końca? Jak połowa, to dobrze. A to jest tylko 4 czy 5. A rocznie umiera kilkunastu kapłanów. Oczywiście, że część z nich to są ci, którzy są już tam w sędziwym wieku, już nie są czynni, ale są i tacy, którzy umierają na posterunku. I te braki będą niestety się robić coraz większe. To może nie jest perspektywa jutra czy pojutrze, ale niestety realna i coraz bardziej bliska. Myślę, że będzie pewnie taka tendencja, żeby łączyć parafię poprzez unię personalną, czyli że jeden proboszcz będzie na 2-3 parafiach. No macie tego przykład w Obkasie. Obkas jest parafią, ale posługuje w niej ojciec karmelita zamartego. Bo tak myślę sobie, kochani, no jeżeli są parafie, zwłaszcza takie kilkusetletnie, kilka wieków tradycji, to nie jest tak, tylko sobie teraz parafię zlikwidować. To raczej będzie właśnie ta unia personalna, że parafia będzie istniała jako tako, ale po prostu jeden ksiądz będzie miał, jeden proboszcz będzie na 2 czy 3 parafiach. Zresztą inny jeszcze, pozwólcie przykład, kiedy wybudowano kościół w Męcikale, ksiądz biskup od razu powiedział, że nie ma mowy o utworzeniu parafii, no bo po prostu nie ma kapłanów. No, niestety taka jest rzeczywistość i być może, a raczej na pewno nas to również czeka. No, czyli te, które się uśmiechają, że niedawno przy jakiejś okazji był ksiądz kanclerz Puli w Chojnicach i tak żeśmy rozmawiali na te tematy. Ja mówię, znacie mnie, ja mówię, wie ksiądz kanclerz, no tak się powoli przymierzam, przejąć Fatimską i Duchaczy. I oczywiście śmiech, żart, ale sytuacja tak, kochani, wygląda. Raz jeszcze wszystkim zaangażowanym, raz jeszcze wszystkim, którzy tę świątynię kochają, którzy o nią się troszczą, którzy pomagają w trosce, którzy są tu obecni, dla których jest to miejsce ważne. Raz jeszcze wszystkim dziękuję i pamiętajmy, wszyscy jesteśmy świątynią. W drugim czytaniu to zostało zaakcentowane. Wszyscy jesteśmy świątynią Boga i starajmy się Boga czcić i wielbić naszym dobrym życiem, naszą wiarą, naszą modlitwą, naszą miłością do Boga i do drugiego człowieka. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego się zrodził z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga, który czczony jest w murach naszej świątyni, zanieśmy nasze prośby. Niech Kościół Święty przez piękne budownictwo sakralne tworzy ludziom przestrzeń ułatwiającą kontakt z Panem Bogiem. Ciebie prosimy. Niech w naszej ojczyźnie troska o piękno i funkcjonalność obiektów sakralnych będzie pielęgnowana i doceniana. Ciebie prosimy. Niech artyści wykorzystują swe talenty na Bożą chwałę, oddając piękno i harmonię Bożych dzieł w świątyniach. Ciebie prosimy. Niech zmarli budowniczowie i dobroczyńcy naszego Kościoła oraz zmarli parafianie uwielbiają Pana Boga w niebieskim Jeruzalem. Ciebie prosimy. W tej przyświętej szczególny sposób miłosierdziu Bożemu polecamy świętej pamięci Magdalenę, Jana Lisowskich, Monikę, Edwarda, Aldonę, Danutę i wszystkich zmarłych z rodziny Lisowskich. Niech Bóg przyjmie ich do swojej chwały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech nasza parafia będzie żywym kościołem i wspólnotą, która zabiega o spotkanie z Panem Bogiem i o naszą świątynię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wyznajemy, Boże, Twoją chwałę w naszym parafialnym kościele i prosimy o wysłuchanie naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Cóż Ci, Jezu, damy? Składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Ty pozwoliłeś zbudować ten gmach widzialny, którym otaczasz opieką lud swój pielgrzymujący do Ciebie i dajesz mu znaki łaskę jedności z Tobą. W tym świętym miejscu sam wznosisz dla Ciebie świątynię z żywych kamieni, którymi my jesteśmy i sprawiasz, że Kościół rozszerzony po całym świecie rozwija się jako mistyczne ciało Chrystusa, aż osiągnie swoją pełnię w błogosławionym pokoju w niebieskim Jeruzalem. Dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni, zjednoczeni z wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie wołając: Święty, 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 Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, którym przyjąłeś ją na własność i napełniłeś swoją obecnością. Przez Jezusa Chrystusa, arcykapłana dóbr przyszłych, prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. I dzięki Tobie, składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem, biskupem Arkadiuszem, biskupem seniorem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, zwłaszcza o służebnicach i sługach Twoich, Magdalenie, Janie, Monice, Edwardzie, Aldonie, Danucie i wszystkich zmarłych z rodziny Lisowskich i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, świętą siostrą Faustyną, naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, przeleka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, wtedy powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie, drodzy Panu, znak jedności i pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Ciao.
Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielkie Twój majestat, skryty postni tej. Tobie dziś powierzę, serce daję swe. O, utwierdzaj wiele, że Jezu dzieci chce. Tobie dziś powierzę, serce daję swe. O, utwierdzaj wiele, że Jezu dzieci chce. Módlmy się. Panie nasz Boże, w rocznicę poświęcenia tego Kościoła do Tobie oddany złożył eucharystyczną ofiarę. Niech ona stanie się dla Niego źródłem łaski i radości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciało się wstało. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowa. Módlmy się łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, na przykład serca nasze, abyśmy, którzy zaciastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieku. Amen. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie chęci. Dobry Jezu, nasz Panie. Z nieskończone miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę łaskawie spocząć. Ostatnio pan organista, pan Krzysztof, jak on przyjeżdża do nas, to zawsze wie czymś sympatycznym, to znaczy jakimś dowcipem obdarzył. Mianowicie stuletnie urodziny, jubilat 100 lat. No i dziękuję wam wszystkim, żeście przyjechali. I zapraszam was za rok, o ile dożyjecie. Tak trzymać. Mam 100 lat. Serdecznie zapraszam dzisiaj w dalszym ciągu, idąc po tej myśli, konieczności wręcz, naglącej konieczności modlitwy na różaniec o godzinie 15. W tygodniu, za wyjątkiem środy, porządek normalny, a więc o 17.30 msza święta i różaniec. Jedynie w środę pojadę do Moszczenicy, tam będzie różaniec i msza święta o 17.30, a u nas o 18.00, w środę o 18.00 różaniec z Komunią Świętą. I tak, jutro w intencji dusz Chrystowych, we wtorek dzień czynna firmy Tadma, w czwartek za zbawienie Stanisława Pupla, intencja żony, w piątek i sobotę za parafię. Przyszłą niedzielę, uroczystość wszystkich świętych. Tutaj
pewne istotne zastrzeżenie, mianowicie na dzień dzisiejszy, na tę chwilę planuję porządek, zresztą prześwięte będą, tak jak za chwilę poznam, jak co roku, a więc o 8 i o 11 normalnie, tradycyjnie i w Moszczenicy, to jest istotna zmiana, o 14.30. Co roku była po sumie i po tej mszy w Moszczenicy procesja na cmentarz. Na tę chwilę, powtarzam z naciskiem, na tę chwilę ta sytuacja jest aktualna. Nie ma ani decyzji księdza biskupa, ani władz rządowych o jakimś odwołaniu procesji, choć należy się z tym liczyć. Sytuacja jest dynamiczna, zmienia się prawie z dnia na dzień. Dlatego proszę Was o wyrozumiałość. Msze oczywiście normalnie będą, ale być może, że z procesji będzie trzeba zrezygnować, bo chodzi o to, żeby się nie kumulowała obecność. Ale na tę chwilę procesje są aktualne. I tak to na dzisiaj zostawiamy. Jak wspominałem, nie będzie rozprowadzanych zniczy hospicyjnych. Bardzo Was proszę, bardzo już teraz na gorąco o składanie wypominków, czy też prośbę o przepisanie. Chciałbym, jak zwykle, już w oktawie Dnia Zadusznego za naszym zmarłych modlić się w tej nowej wersji tegorocznych wypominków, więc już czas jest zupełnie najwyższy. W środę w liturgii przypadnie wspomnienie, świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Za chwilę, zanim się rozejdziemy, pomodlimy się jeszcze za zmarłego w nocy ze środy na czwartek świętej pamięci Konrada Narlocha. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że wczoraj czułem się prawie jak misjonarz. Mianowicie dzwoni do mnie w środę ksiądz Burant, proboszcz parafii Chrystusa Miłosiernego i mówi: Kościół Ciebie wzywa, co Ty chcesz? Ano tak się stało, że wikariusz coś tam złapał i proboszcz na kwarantannie do dzisiaj włącznie. No i a tu na sobotę pogrzeb i ślub. No i co? No to znacie moją filozofię. Jak ktoś Cię prosi i możesz pomóc, to nie ma się nad czym zastanawiać. A poza tym, tak mówiąc szczerze, jak ja mam siedzieć w domu i się bać, nawet podejść do okna, to nie wiem, czy warto, ile takie życie jest warte. To lepiej nie żyć. Więc, a jeszcze w czwartek rano informacja, że zmarł pan Konrad, aleśmy dali radę z tym, że naprawdę czułem się jak misjonarz. A w ogóle czuję się dobrze, jak ktoś gotuje dobry obiad, to zwęszę go na pewno. Z węchem i zapachem i smakiem. Wręcz przeciwnie, wczoraj miałem nawet wyostrzony, bo nie było bardzo kiedy okazji zjeść obiadu, więc mi się jeszcze smak wyostrzył. Trochę żartuję, ale trochę się uśmiechnijmy. Ale nie ma powodu, żeby panika jest najgorszą rzeczą, jaka może się nam przydarzyć. Nie ma powodu. A z drugiej strony, co ma być, to będzie. Proszę powstanie. Jak wiemy, świętej pamięci czcigodny, zacny pan Konrad Narloch miał lat 90, skończył właściwie w lutym. Zmarł, jak wspomniałem, w nocy ze środy na czwartek. Pogrzeb odbył się wczoraj po mszy świętej na naszym cmentarzu parafialnym, zboczął w miejscu do dawna zarezerwowanym przy swoim synu Januszu, jego żonie Dorocie i wnukach. Mógł złapać wszystkim serdeczne za udział i obecność i na różańcu, i na pogrzebie w imieniu obecnych tutaj najbliższych.
widzę panią Malinę, widzę pana Grzegorza. Bardzo serdecznie Bóg zabrać. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pan. A światłość wieku jest zaniechać. Dobry Jezu, a nasz Pan. Daj mu wieczne spoczywanie. Przez nieskończone miłosierdzie Boże, niech świętej pamięci Konrad Narloch odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę, raz jeszcze Panu Jerzemu za posługę transmisji. I zapraszam naprawdę serdecznie, jest piękny dzień, na godzinę 15 na modlitwę różańcową. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas pogromiły po tym świecie krążą, mocą Bożą stroń do piekła. A święty Michale Archaniele, w serca Twego radę.